Tłumy w Pyrzowicach i to na długo przed wakacjami, dlatego port lotniczy zwiększa przepustowość. Właśnie dla przylatujących uruchomiono terminal D. Tym samym Katowice-Pyrzowice śrubują wyniki i starają się nadążyć za rosnącym popytem. Straż Graniczna też ma coraz więcej pracy, o czym przekonał się Łukasz Kądziałka. Niektórzy już wracają. Inni dopiero w drodze na wypoczynek. Sezon wakacyjnych podróży zaraz rozkręci się na całego, choć nawet w taki dzień jak dzisiaj jest tu tłoczno. Żeby podróż odbywała się bez większych stresów, lepiej nie zapomnieć najważniejszego. Dokumenty, pieniądze i dziecko. Niektórzy mają swoje sposoby na to, jak na spokojnie podejść do podróży. Jak sobie spiszę to, co jest potrzebne, a potem checklistę odhaczam, to często się zdarza też tak, że czegoś, jeszcze muszę coś dopisać. Nic na ostatnią chwilę. Nawet jeśli o czymś się zapomni lub nie wszystko do walizki się zmieści, to da się z tego wybrnąć. Gorzej, gdy podróżny przyjeżdża na lotnisko nieprzygotowany. Zapominamy albo dokumentu zabrać ze sobą, albo dokument, którym posiadamy, utracił ważność czasową lub utracił ważność w związku z unieważnieniem urzędowym. Na wzmożony ruch na lotnisku przygotowują się nie tylko służby. Właśnie oddany dla podróżnych został nowy terminal przylotowy oznaczony literą D. Poza tym jutro otwiera się nowy parking na 757 samochodów. Inwestycje są konieczne, bo w Pyrzowicach podróżnych nie brakuje. Mamy 58 tras czarterowych dostępnych z Pyrzowic, ale także o częstotliwość tych rejsów na poszczególnych trasach. Tutaj niekwestionowanym liderem jest turecka Antalya. My się spodziewamy w szczycie sezonu tygodniowo 66 odlotów do samej tylko Antalii. Pyrzowickie lotnisko ma najlepsze wyniki ruchu czarterowego w Polsce. W zeszłym roku lotnisko Chopina obsłużyło 1 700 000 klientów biur podróży, a Katowice 2 600 000. W tym roku ta liczba ma przekroczyć 3 000 000 podróżnych.